Siemanko, ziomeczki, z tej strony Niko i dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku po przerwie. Tak, za każdym razem jak nagrywam odcinek mówię, że po przerwie, fajnie, nie? Ale teraz mam nadzieję, że odcinki będą się pojawiać często. Jak widzicie, jesteśmy w Rocket League, w nowej grze na moim kanale. I gram w tą grę dzięki mojemu serdecznemu przyjacielowi, koledze, widzowi z YouTube'a, jakim jest Felix. Felix skupił mi tą grę na urodziny, które miałem 5 lutego, oczywiście zapomnieliście, nie pamiętam, to on i Vortex. I dlatego Fenix postanowił kupić mi tę grę i mam teraz przyjemność zagrać w nią z wami. Mam nadzieję, że ktoś z was będzie chętny pograć sobie ze mną w tą grę, bo z Fenixem no nie gram z nim, bo on jest za dobry i nie mam z nim szans. Tak więc mam nadzieję, że ktoś z was, słabszy trochę niż on, będzie miał ochotę ze mną zagrać. I co, jeżeli chcecie do Fenixa bić na kanał, to macie link w opisie oczywiście. Możecie sobie oglądać, co on tam daje. Bo to też taki youtuberek jak ja. Więc możecie sobie obczaić. Jeżeli wam się będzie podobać, to tam dajcie mi suba, łapki i takie tam. A propos, mianowicie, jeżeli chcecie więcej odcinków z Rocketa, oczywiście, no to dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba i będziecie chcieli, żebym ją kontynuował. Widzicie, tak się właśnie da. Oj, Boże, jak to już powiem. Jeżeli byście chcieli więcej tych właśnie, to dajcie łapkę w górę, będę też wiedział, że wam się podoba seria i że nie byście chcieli kontynuację. Jak na razie jest tylko 1-1, no, 1 na 1, ale w dalszych częściach będzie 2-2 i 3-3 na pewno. No 4-4 to raczej wątpię, ale 3-3 to na pewno. Możecie napisać, kto z was ma Rocketa. Jak wam ogólnie idzie gra, bo mi jak na razie powiem wam kiepsko. Nie umiem nic, nie umiem robić tych filmów takich w powietrzu, ale coś tam. Będziecie przegrywać już fajnie. No ale cóż, dobra, no nie mam się co tutaj wyłamywać, nie? Próbujemy cisnąć. Nie mam nawet. Coś ostatnio mi szwankuje wszystko. Nie wiem, czym to jest spowodowane? I bramka. Strzelę. Albo i nie. Ja cię sunę. To. Mam nadzieję, że dziś jeszcze renderuję ten film. Nie wrzucę, bo dałoby się coś wrzucić w serię. O, mój problem z łączem coś. Oś. Ale to chyba był typowo serwerowy jakiś problem. Dlaczego skończyłem, że dawno nic nie dawałem, no to fakt. No nie, nie mam taki, czy coś się tak dziwnie dzieje. Wiem co? Wow. Z 1, tu 2-2. Dobra, ciśniemy, bo wcześniej brałem 4 takie randomowe. W sumie wiesz, że jest randomowy, no ale takie bez jakiegoś specjalnego przykładania się. Wygrałem wszystkie, jeden, nawet mi się udało wygrać 11-0, tam na tym gościu był potek chyba. Albo coś. Może rangowo wyglądało. Że miał rangę lepszą. Yo. Teraz jestem... Teraz jest, jak to nagrywam, to jest środa. Nie mam urlopik. Pracy, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Idę teraz w poniedziałek, idę. Także przez te kilka dni chciałbym zrobić jak najwięcej filmików, żeby było co wrzucać. Fajnie by było, jakbym tak traktował film dziennie. Nawet na mnie to nie dziennie byłoby dobrze, nawet na 2 dni, na 3 dni to by było super. Ale chciałbym tak jeden dziennie, a jakby się tak kiedyś w życiu udało, 2 filmy dziennie, to było wspaniałe. Ja to mam taką wewnętrzną. No i po prostu miałem siłę w tej pracy. Powiem wam szczerze, że nic mi się nie chce. Przychodzę do pracy, to wyżej ćwiczę. Ale dobra, zajmuję się teraz gościem. Gramy bez... O, jakiś dark coś tam. Trudna nazwa. O, dobra. Fajnie, że... Wyświetlamy tylko, że... Nic z tego nie zrobię. Jedziesz, małynki.
Bramka, patrzcie. No nie. No i... Dobra. Nie wiem, ile chcecie... Możecie napisać w komentarzach, ile chcecie meczy na odcinek. Tak myślę, że... Dwa to wystarczająco. Go. Brawo. Więc dwa. Brawo. Yes. Mięśnie mi spadły. Przestałem śnić. 4 miesiące nie śniłem. Taka była dobra dyspozycja już. Jarek masz. Uuu, kumpie. Kumpie, co chciałeś zrobić. Tak a propos, to zepsuł mi się mikrofon. Do słuchawek mam podpięty. Ten mikrofon krawatowy, co mam do aparatu. I niestety muszę sobie radzić z takim. Ja planuję coś kupić, ale ostatnio mikrofon z kasą, także nie wiem, czy kupię. No i znalazłem, nie drogi. Ale myślę, że byłoby łatwiej grać i nagrywać. Takim mikrofonem niż bawić się właśnie z tym krawatowym. Ale lepsze to już nic. Razem jakiś tam mikrofon za 130 zł. Bo mój budżet jest tak obciążony ostatnio, że nawet 130 zł to jest. Ale co ja zrobiłem? Synu. Będę mi napisać SMS-ów. Jestem w trakcie nagrywania, dobra, jedziemy. Fajnie. Tak, dok. Gol, nie mam się trafić. Musiał i trafił. Kręczyn, ale nawet 22 sekundy został do końca, więc... Jesteśmy zwycięzcami, no chyba zdarzyły się jakieś koszmary, ale... Dzisiaj jest Bielec, więc... Jeżeli dzisiaj to wrzucę, to pamiętajcie, że już przed 24 nie wolno jeść kiełbasy. Teraz mówicie pewnie, że... Jak wytrzymać bez kiełbasy, no w sumie ja też nie mam pojęcia, jak to robić. Także spodziela mi się rybkę. Rybkę w sosie śmietankowym i w sosie śmietankowo-grzybowym. Można kiełbasy to. I więc wygraliśmy pierwszy meczek. 7 do 3. Pewnie tak. Patrzcie, jaki ten. Trzeba sobie. Puch, na pysk. Nie wiem. Ooo, coś ma fajnego. Nie wiem, do czego to służy, ale zobaczymy. Mam nadzieję, później. Ready, ready. Ok. 7-3. Nie wiem, to jest chyba ranga. Jakoś tłumaczył mi to Phoenix, ale nie mam pojęcia. To ranga, czy to level, czy to coś. Semi pro w każdym razie. A ten był pro, więc nie wiem, czy jestem wyżej, czy on był wyżej. Nie mam pojęcia. Mam 11 strzałów, z tego 7 celnych. Miał być o mnie co mniej niż ja. 95%. Tylko mam teraz przeciwnika. Dobra. Już mamy. Dlaczego ludzie wymyślają sobie jakieś takie trudne nazwy? Ciężko jest powiedzieć. Grotto. Grotto. Ciekawie. Podwójnie tak. Grotto. Grotto nie było prostsze. Ale okej, lecimy, lecimy, lecimy. Trochę busta. Wiadomo, że nie wejdzie. Ojej. To busta. Ojej. Kolejnego. Oj. No nie powiem. Nieźle co robi, nieźle, nieźle. Jestem tu odrał. Fajny samochód podobał. Taki batmanowy. Wow. Z tym skorpionem trochę to zrobił. Okej. Okay. Wystarczam ja mam tego. Ja pionion co z tym? Czekać, kurde. Ja mam milion. Całe życie. Tak właśnie są piłką nie wiem. Mam cię. Aha, fajnie.
czyli teraz to. To ja rozumiem. On nie trafił. Ale to było dobre. Aha, on już bram sobie fajnie. Ja sobie zrobię z tym. Brawo, 2-0. On jest pro. To mi się wydaje, że pro to jest wyższa ranga niż semi pro. Kurde, dobrze się wybił, ale... Ale by to wybił, no. Widzieliście to? To było to coś wspaniałego, co by zrobił. Ja to muszę nawet zerknąć. No, dobra. No dobra. 2-1, odbijamy się od dna. Jak chcę zrobić? Ktoś mi powie? Ja się, no nie, i przyjąłem. Nie mam pytań. Ładnie mi było, że ładnie. Oh fuck. Oh fuck. Ładnie tak. Trochę jestem chory. Dobra. Spokojnie. Ło. Znowu serwer. Co? What the fuck? Aha. Fajnie, że ja miałem laga, on nie miał. Ujdzie to źle są. Jeszcze trochę nabiłem go, no nie. Nie wiem, gdzie jestem nawet. Boże święty. Dlaczego mnie to spotyka? Nie, dobra, no 3 minuty zostały. To jest wszystko możliwe. Tutaj... Nigdy nie oka się może wszystko wyjaśnić. Ol, dobrze. Angielka. Myślisz, że kurde, czymś mnie tam zrobisz? Spójrz na to gość. Pytasz się, że ktoś przyszedł. Tak się strzelam. Myślisz, że jakimś leszczem gra. Dobrze, tak. To tu jest leszcz. Myślę. Chciałem już brzydko powiedzieć, no nie ma. No, no to mógłbym nadawać nieletni. Potem rodzice mi powiedzą, że się nauczy przeklinać przeze mnie, czyli te i tak się strzelam w gościu. Myślę, a kurde, cię zaraz. Ale nic, 6-3, spokojnie. Kiepsko, kiepsko trochę, nie? Dobra, 2-20, zostało 7-3. Jest. 7-4, brawo. On sobie brawo bił, okej. Okay. Źle. Ale patrzcie, pięknie się bił, to obok wspomina coś. I tak, można powiedzieć, zewnętrzną częścią stopy. 7-4, okej, okay. Lecimy 3, bramki straty. No i tylko byście zabierać. Pajorku. Nie zapomnę. No fajnie, że nie wpadła. Jest. 7-5. Brawo!
Motherfucker! On zabrał boosta i patrzcie co zrobił, a ja to delikatnie, na spokojnie, bez stresu. To nie jest skazane przy takich grach. Delikatnie. I pyk. Nie, Firsta. To co z tego? A to z tego, że... To mamy 7-6. Gość jest w szoku, nie wie co się dzieje w ogóle. Jak to się stało? Wygrywał chyba 6-1. A tu się zrobił 7-6. No dla niego jeszcze. O, teraz mamy jak jest. Nie wiem, gdzie mam. Pewnie buu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 
O nie. 86. To jest minuta 14, ale sporo bramek padło przez te 2 minuty. Został. O nie, jak nie wiedziałem, gdzie jestem. No. O, fajnie, dupie. Go. Ten 6, no nie. No nie! Dobra. A cóż, dobrze się ładnie biła. No właśnie, no i po prostu nie wiem. Dobrego. O, akademitka, ho, 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 piętką chyba. Czy czymś? Spójrzmy na to. Spójrzmy na to jeszcze raz. O, no piętką, no pięć. Kurde, to było wspaniałe. Ale tak trochę mi się dowoli. Oj, teraz to on może podwyższyć. Znaczy, bym powiedział. Może gra na czas. Może cię gusta. O nie. Wygrałem. No niestety. Ale było ładnie, nie? 1-7 chyba. Całkiem, całkiem. Jest tyle, ziomeczki. Jeżeli odcinek wam się podobał i chcecie kolejne części z Rocket League'a, jest to wspaniała gra, bardzo mi się podoba. I chciałbym ją kontynuować i chciałbym, żebyście wy ją chcieli, żeby wam się to fajnie jakoś oglądało. To łapki w górę, komentarze jakieś fajne. Pamiętajcie, wbijajcie na Face'a, subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi, więc może zasubskrybować, nic nie traci, a może tylko zyskać. Pamiętajcie o dzwoneczku, bo tam coś tam się robi, więc trzeba go wciskać podobno. Więc wciskajcie. Tyle. Trzymajcie się. Pęk!